Dzień dobry. Nazywam się Jacek Wojtysiak, jestem filozofem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ponownie chciałem z Wami porozmawiać o filozofii. Tym razem tematem naszego spotkania będzie sceptycyzm. Nie najważniejsze w tym wykładzie, w tej rozmowie będą osoby, które ten sceptycyzm tworzyły, czy szkoła filozoficzna, która nosi to miano, lecz sam problem sceptycyzmu. Ale żeby do tego problemu Was podprowadzić, muszę parę słów powiedzieć o starożytnych sceptykach. W ogóle skąd wziął się to słowo sceptyk? Co ono oznacza? Przypomnijcie sobie taką sytuację z Waszego życia, która na pewno nieraz się zdarzała, że doszło między Wami do jakiegoś sporu, na przykład w szkole, na przerwie. Sporu o jakieś ważne problemy, czy to problemy szkolne, czy to problemy rodzinne, czy to problemy związane ze stopniami, ocenami, a może z polityką, czy ze światopoglądem. I obserwowaliście, że w tym sporze były dwie strony. I uczestnicy tego sporu mieli diametralnie różne zdania. Każdy obstawał przy swoim. I tych ludzi, którzy obstają przy swoim, którzy coś jednoznacznie twierdzą, którzy głoszą wyraźnie swoje poglądy, są pewni ich, w starożytności nazywano dogmatykami. Dogmatikos to był ktoś twierdzący, orzekający. I podczas takiego sporu mieliście do czynienia na przykład z dwoma dogmatykami, przy czym jeden dogmatyk miał takie poglądy, a drugi miał poglądy przeciwne. Pomimo tych różnic między nimi łączyła ich jedna sprawa. Obaj, czy te obie osoby coś twierdziły. Natomiast zdarza się, że świadkiem takich sporów, czy uczestnikiem takich sporów bywają takie osoby, które mają do nich pewien dystans. Wszyscy się kłócą, a my pytamy, a co wy o tym myślicie? Powiedzcie, po której stronie się opowiadacie. A oni tak kręcą głową i mówią, że nie opowiadamy się za żadną ze stron. My nic nie twierdzimy. My się tylko zastanawiamy. My roztrząsamy, ale niczego stanowczo nie twierdzimy. I takich ludzi w starożytności nazywano sceptykami. Od słowa sceptikos, to znaczy szukający, zastanawiający się, roztrząsający, albo najlepiej wątpiący. Zwróćcie uwagę, że sceptyk jest w bardzo ciekawej sytuacji. On nie twierdzi, on się tylko zastanawia. Więc właściwie nic mu nie można zarzucić w tej dyskusji, w takim sporze, może chyba najlepiej być sceptykiem. No, ponieważ no, jak wyjdzie, że osoba A ma rację, to sceptyk wcale nie był przeciwny tej osobie. Jak wyjdzie, że osoba B ma rację, także nie był jej przeciwny. Jak wyjdzie, że nikt nie miał racji, sceptyk nic nie twierdził, więc to nieszczęście, że się pomylił, nie spada na niego. Na tym właśnie polega postawa sceptycyzmu. Jest to postawa pewnego dystansu poznawczego do naszych przekonań, do naszych twierdzeń, do tego, co uznajemy za wiedzę. Sceptyk jest zawsze z dystansem, stoi z boku, nie angażuje się w spory. On krytykuje, bardzo często sceptycy zadają trudne pytania, podważają czyjeś twierdzenia, ale to nie robią tak jak przeciwnik kogoś w dyskusji, żeby obalić jego twierdzenia po to, żeby wyszły jego twierdzenia jako zwycięskie. Nie, on obala twierdzenia drugiej strony, ale nie po to, żeby powiedzieć, ja mam rację, bo twierdzę coś innego. Mam rację tylko w tym sensie, że nie wiadomo, jak to jest. Że sprawa jest bardzo trudna i tak naprawdę nie wiemy.
kto ma rację, czy kto może mieć rację. Czasami nawet sceptycy idą dalej i mówią, że w ogóle nic nie możemy wiedzieć, albo jedyne, co możemy powiedzieć, to wiem, że nic nie wiem. To jest słynna maksyma Sokratesa, przy czym Sokrates nie był sceptykiem. Kiedy on mówił, wiem, że nic nie wiem, to chciał powiedzieć, że jednak już coś wie. Znaczy, że wie, jak osiągnąć, wie, która wiedza jest zła, która wiedza jest niewłaściwa. Wie, jak osiągnąć taką właściwą, dobrą wiedzę. Czyli ta maksyma, wiem, że nic nie wiem, zdradzała już jakieś zaczątki wiedzy. Ona była wyrazem wyższości do tych, którzy kłócili się, a nie potrafili uzasadnić swoich przekonań. Natomiast sceptycy starożytni szli dalej. Oni mówili, że nawet takich zaczątków wiedzy nie ma. Że nawet konsekwentny sceptyk to nawet by powiedział, że nawet nie wiemy, czy wiemy, czy nie wiemy. Po prostu powinniśmy zawiesić sąd. Założycielem szkoły sceptyckiej był Piron z Elidy. No bardzo, bardzo ciekawa postać, która towarzyszyła Aleksandrowi Wielkiemu w jego wojażach po świecie. On z nim prawdopodobnie dotarł nawet do Indii. I niektórzy mówią, że stamtąd od hinduskich ascetów przyjął różne recepty życiowe i pod ich wpływem jakoś doszedł do swojej filozofii. To był człowiek, który naprawdę dużo widział i dużo wiedział. Ale pomimo to uważał, że najlepszym rozwiązaniem na wszystkie problemy jest wstrzymać sąd. Że to, co on zobaczył, nie uprawnia go do tego, by coś twierdzić. Że nic nie jest pewne. Zwróćcie uwagę, to już powiedziałem, że w ten sposób Piron chciał zapewnić sobie i swoim uczniom i wszystkim tym, którzy będą słuchali w przyszłości jego nauk, szczęście. No bo zwróćcie uwagę, jeżeli nie zabieram głosu, jeżeli wstrzymuję sąd, to na pewno nie wpadnę w konflikt. Nikt nie może mi powiedzieć, byłeś przeciwko mnie. No powiem, no ja nie twierdziłem, że nie masz racji, ja tylko wątpiłem. Taki sceptyk nie powie żadnego twierdzenia, a za jakiś czas okaże się, że było fałszywe i ktoś powie, no pomyliłeś się, ale powinno być ci głupio. No, nie będzie mu głupio, bo nic nie twierdził. W sporze nie dojdzie do sytuacji, że ktoś go pobije dlatego, że ma takie, a nie inne poglądy. Że ktoś będzie krzyczał przeciwko niemu, dlatego że twierdzi to, a nie co innego. Sceptyk powątpiewa tylko. Sceptyk nic nie twierdzi. Rozumiecie, że to wątpiewanie wiązało się ze sposobem osiągania szczęścia. Czy to jest dobry sposób, czy nie? Zostawiam waszej ocenie, spróbujcie sami. Ja chciałbym raczej zastanowić się, czy sceptycy mają rację, czy mają jakieś dobre argumenty za tym, by tylko powątpiewać i nic nie twierdzić. To jest bardzo ciekawe, nad tym warto się zastanowić. Sceptycy, aby uzasadnić swoje stanowisko, podawali pewne argumenty zwane tropami i wśród nich znajduje się między innymi taki argument, że ciągle ludzie się wspierają w wielu sprawach. Skoro się wspierają, to znaczy, mówią sceptycy, nikt nie może mieć racji. Ale tutaj popełniają błąd, bo jeżeli dwóch ludzi się spiera i nie mogą dojść do porozumienia, to z tego od razu nie wynika, że nikt z nich nie ma racji, że sprawa jest nierozwiązalna. Być może ktoś się z nich myli. Być może ktoś kłamie. To wszystko trzeba sprawdzić. To nie jest tak, że gdy ludzie się skłócą, to nikt nie ma racji. Być może właśnie ktoś ma rację. No,
A może być tak, że obie strony się mylą. Tego wykluczyć nie można. Ale no, ten argument zesporu no, nie jest wystarczającym argumentem za sceptycyzmem. Jest bowiem możliwa sytuacja, że ludzie się spierają, a jedna tylko ze stron sporu ma rację. Czasami trzeba tą rację rozstrzygnąć, tak jak w sądzie, prawda? Dwie strony się spierają o jakąś rzecz, do kogo należy, na przykład jakaś duża suma pieniędzy, czy jakiś majątek, prawda? Przedstawiają dowody, no i sędzia musi rozstrzygnąć, musi sprawdzić te dowody. On musi orzec, przemyśleć dokładnie wszystkie te dane, którymi dysponujemy, aby orzec uczciwie, kto ma rację. Czyli ten argument jest za słaby, ale jest jeszcze jeden argument, bardzo interesujący, sformułowany przez Agryppę Sceptyka. On żył gdzieś tak około II wieku po Chrystusie i ten jego argument nazwano trylematem Agryppy. O Agryppie mało co wiemy, no właściwie tylko został ślad, że ten trylemat został przez niego sformułowany. O co chodzi w tym trylemacie Agryppy? Trylemat to jest taka sytuacja, w której mamy trzy twierdzenia. I niemożliwe jest, żeby wszystkie były prawdziwe. W przypadku Agryppy jego trylemat był gorszy. Otóż Agryppa twierdził, że wszystkie trzy twierdzenia, które się na temat naszej wiedzy wypowiada, są fałszywe. Że wszystkie sposoby ujęcia naszej wiedzy prowadzą nas na manowce. A skoro wszystkie sposoby ujęcia naszej wiedzy prowadzą nas na manowce, no to znaczy, że wiedza jest niemożliwa. Takie było mniej więcej rozumowanie Agryppy. Przypatrzmy się tym stwierdzeniom, tym ujęciom naszej wiedzy. Otóż wyobraźcie sobie, że macie uzasadnić jakieś twierdzenie. Żeby uznać jakieś twierdzenie, musicie je uzasadnić. Najlepszym sposobem przyjęcia twierdzenia dla rozsądnego człowieka jest uzasadnienie. No i wyobraźcie sobie, że uzasadniliście to twierdzenie. Jakieś twierdzenie A, odwołując się do jakiegoś twierdzenia B, czy zespołu twierdzeń B, czy czynności poznawczych, które możemy nazwać B. Ale ktoś powie, nie można ich przyjąć, jeżeli ich się również nie uzasadni. Wobec tego B uzasadniło A, no to potrzeba nam jakiegoś C, który uzasadni obok. No, a ktoś mówi, no ale dlaczego C, na C mamy się zatrzymać? Ktoś może zapytać, a skąd wiecie, że C? Że C jest prawdziwe, że C jest zdaniem czy sądem prawdziwym, że zespołem sądów lub zdań prawdziwym względnie C jest układem czynności poznawczych, rzetelnych, które prowadzą nas do prawdy, które wiodą nas do prawdy. Czy może w ten sposób, prawda? Skąd my to wiemy? Żeby o tym się przekonać, musimy się odwołać do jeszcze kolejnych twierdzeń, do kolejnych czynności poznawczych, nazwijmy je D. I Agryppa mówi, no to chyba tak można być w nieskończoność, no ale w nieskończoności kroków nikt z nas w skończonym czasie przebyć nie może, czyli nikt z nas nigdy nie uzasadni do końca żadnego twierdzenia, skoro nikt z nas nie uzasadni do końca żadnego twierdzenia, no to jest wykluczone, żebyśmy cokolwiek wiedzieli, no bo cóż to jest wiedza bez uzasadnienia. No, a może ktoś powie, to była zła strategia, no nie możemy iść tak w nieskończoność. Może po prostu gdzieś trzeba się zatrzymać. No, powiedzmy na układzie zdań czy czynności poznawczych oznaczanych literą C. I tu koniec, stop. Już więcej nie róbmy.
Ale Agrypa powie, dlaczego zatrzymujecie się na C, ani na D, ani na E, ani na B i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli z jednej strony grozi nam ciąg nieskończoność w uzasadnieniu, to w tym przypadku grozi nam arbitralność, to znaczy zatrzymujemy się według swojego widzimisię na jakimś uzasadnieniu i mówimy, że to ono już nie potrzebuje żadnego dalszego uzasadnienia, że to już jest koniec w uzasadnieniu. No, to też jest złe rozwiązanie. To jest taka dowolność widzimisię. Nie można na czymś takim wiedzy opierać. Byłaby taka sytuacja, jakby ktoś był uparty i tak mu się zachciało. To nie jest żadna wiedza. No to pozostaje nam jeszcze tylko taka możliwość, ale to już na pewno ją wykluczymy, że to uzasadnienie tworzy koło A uzasadnia B, B uzasadnia C, C uzasadnia D, a D uzasadnia A. No ale no, kręcimy się w koło. No. W końcu nie wiemy, co jest przez co uzasadniane. To na pewno w ten sposób wiedzy, w taki sposób nie możemy osiągnąć. Czyli trzy ujęcia wiedzy prowadzą nas do pułapki. Otóż albo jest tak, że uzasadniamy w nieskończoność, czy powinniśmy uzasadniać w nieskończoność, a to jest dla nas niemożliwe do zrealizowania. Albo jest tak, że w uzasadnianiu się gdzieś zatrzymujemy, ale to jest przykład naszego widzimisię, arbitralności. I zawsze można zapytać, dlaczego zatrzymujesz się tu, a nie gdzie indziej. Albo wpadamy w błędne koło i kręcimy się w poszukiwaniu prawdy, ale nigdy jej nie zdobędziemy. Tak mniej więcej rozumował Agrypa i to jego rozumowanie, ten jego słynny trylemat przeszedł do historii filozofii. I dla wielu do dzisiaj jest takim znakiem, że wiedza jest niemożliwa. Ale zastanówcie się, jeżeli wiedza jest niemożliwa, to po co chodzić do szkoły? Jeżeli wiedza jest niemożliwa, no to czy wasi nauczyciele posiadają wiedzę? Czy wy też już posiadacie wiedzę, skoro już czegoś żeście się nauczyli, skoro były egzaminy z ocenami, klasówki z oceanami, a nawet z tymi dobrymi ocenami, czyżby to nic nie było warte? No jednak chyba coś wiemy, no nie można tak przesadzać. Otóż rzeczywiście sceptycy mają talent do przesady. Od sceptyków powinniśmy się uczyć krytycyzmu, pewnej czasami takiej podejrzliwości, dociekliwości. Oni uczą nas stawiania pytania, dlaczego w tym momencie, kiedy już nikt nie chce pytać dlaczego, albo może lepiej, skąd ty to wiesz, gdy już niektórzy no, nie pytają, wydaje im się po prostu, że wiedzą. Więc to jest bardzo dobra postawa. Ciągle pytać, skąd my to wiemy. Ale no, każde pytanie, skąd ty to wiesz, powinno być zasadne. Nie może być jakimś takim pytaniem dla zabawy, pytaniem ze złośliwości, pytaniem tylko po to, żeby wszystko podważać. Zastanówmy się, czy w tym rozumowaniu Agrypy nie ma gdzieś jakiejś pomyłki. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na takie trzy możliwości, które wiodą nas donikąd? Otóż wielu myślicieli twierdzi, że jest jeszcze czwarta możliwość, której Agrypa nie wziął pod uwagę. Otóż oni twierdzą, że gdybyśmy troszkę zmienili tą drugą możliwość, to otrzymalibyśmy właśnie tą czwartą. Otóż pamiętacie, że ta druga mówiła, że trzeba się gdzieś zatrzymać, tylko że to zatrzymanie będzie arbitralne, przypadkowe. Otóż może trzeba by poszukać takich twierdzeń,
przy których zatrzymanie nie będzie przypadkowe, nie będzie tylko przejawem naszego widzimisię. I ci myśliciele twierdzą, ja też ich popieram, że możemy się zatrzymać przy twierdzeniach, które są oczywiste, które nie sposób zanegować, albo których negacja jest trudna względnie, nierozsądna. Otóż w naszym poznaniu są takie twierdzenia. Proszę zwrócić uwagę, że jak uczycie się matematyki, to najczęściej zaczynacie od najprostszych twierdzeń. Nazywano je się kiedyś aksjomatami. Na nich zasadza się cała wiedza danego systemu arytmetycznego czy geometrycznego. Właściwie z kilku aksjomatów, posługując się poprawnie odpowiednimi regułami, możemy wprowadzić wszystkie twierdzenia. A właśnie aksjomaty bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często charakteryzuje to, że właśnie są oczywiste. Że one mówią o sprawach, które nie sposób podważyć. Prawda? I to jest sens właśnie tego czwartego ujęcia naszej wiedzy. Żeby znaleźć te pewniki, z których naszą wiedzę można wyprowadzić. Znaleźć twierdzenia oczywiste. Znaleźć twierdzenia, które nie da się wątpić, które bardzo trudno wątpić. I chyba to jest rozwiązanie. My rzeczywiście, cała nasza wiedza bądź opiera się na aksjomatach, jak w matematyce, bądź opiera się na obserwacjach, które też trudno zanegować. Oczywiście wnikniemy w to, co to jest obserwacja. Sprawa okaże się dosyć skomplikowana, ale zasadniczo nauki przyrodnicze opierają się na obserwacjach. I nie sposób zakwestionować obserwacji. I to jest podstawa całej naszej wiedzy. Uznaje się, że aksjomaty oraz twierdzenia oparte na obserwacjach są twierdzeniami bezwzględnie lub względnie oczywistymi, które jakby jaśnieją, narzucają się nam, które nie sposób lub bardzo trudno zanegować. Mniej więcej teraz obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Święto 11 listopada, przy czym wiemy, że odzyskanie niepodległości to nie był jeden dzień, to był proces, który trwał w zależności, jak ściśle go pojmiemy, co najmniej tydzień, prawda? A przy szerszym rozpatrywaniu to trwał nawet rok. Ale właśnie zastanów się, skąd wy to wiecie, że mniej więcej 102 lata temu, mniej więcej 102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. I ktoś powie, przeczytaliśmy to w podręczniku historii, albo pani od historii, czy pan od historii nam to powiedzieli na lekcji. Okej, ale ktoś bardziej dociekliwy mówi, a skąd? Wiecie, że to, co jest w tym podręczniku napisane, to zawiera prawdę, że to rzeczywiście tak było. Że te 102 lata temu mniej więcej Polska uzyskała niepodległość. A ponieważ ktoś odpowie, te książki były napisane przez badaczy, których sprawdzili inni badacze i oni oparli swoje badania na dokumentach. A ktoś powie, no dobrze, załóżmy, że tak było, a skąd wiecie, że te dokumenty znowu nam ujawniły prawdę? No i znowu
Jedni powiedzą, będziemy iść w nieskończoność, inni powiedzą, gdzieś się zatrzymamy, inni jeszcze będą się doszukiwać błędnego koła. A inni mówią, dojdą właśnie do takiej sytuacji, że, no mówię, ponieważ pewna grupa, ostatecznie my to wiemy, że Polska odzyskała niepodległość, ponieważ pewna grupa badaczy naocznie zobaczyła oryginały określonych dokumentów i zdjęć z listopada 1918 roku. To oni zobaczyli naocznie te zdjęcia i być może każdy z nas, gdyby otrzymał taką możliwość, mógłby zobaczyć oryginały tych dokumentów i zdjęć, a to przekazania władzy wojskowej, później cywilnej Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną, a to jego zdjęcia, czy takie fragmenty filmu, jak jest w Warszawie. I można zbadać te zdjęcia czy filmy, kiedy one powstały, czy one nie są podrobione i tak dalej. I na tym byśmy opierali nasze przekonanie, że jednak no, 102 lata temu mniej więcej te wydarzenia się dokonały i te wydarzenia możemy potraktować jako odzyskanie niepodległości przez Polskę. No ale ktoś powie jeszcze taką rzecz. No dobrze, widzę to zdjęcie. Ale skąd wiem? Wiem, skąd? Otóż wyobraźcie sobie, że badacz dochodzi do takiej sytuacji, że przed nim na stole leżą te właściwe dokumenty i on je sprawdził. I one są oryginalne, one nie są podrobione. One zawierają właśnie te treści, które świadczą o zdarzeniu historycznym, w tym przypadku o odzyskaniu niepodległości przez Polskę. No ale w końcu możemy zapytać, skąd wiesz, że tu są te dokumenty? A on mówi, bo je widzę. Ale ktoś zapyta, a skąd wiesz, że widzisz? I tutaj jest właśnie szalenie ważny punkt. Czy ma sens pytanie, jeżeli ktoś coś widzi, skąd wiesz, że widzisz? On może powiedzieć, widzę, bo widzę. W momencie, gdy ja coś widzę, to jestem tego świadomy. Może zaś jakaś pomyłka, zdarzają się złudzenia, ale o tym, że w tym momencie dokonuje się złudzenie świadczy fakt, że jest całe grono ludzi, którzy patrzy na ten przedmiot, patrzy na ten dokument i widzi to samo, co ja. Więc to jest właśnie ta sytuacja oczywistości, kiedy ktoś mówi, o, widzę dokument. Nie można tego kwestionować. To jest jakby taki punkt podstawowy, punkt zaczątkowy naszej wiedzy. Przy czym no, ta pewność jest mocniejsza, gdy dokonuje się w grupie, dokonuje się w zespole, gdy nie dokonuje się w pojedynkę. I właśnie wtedy dochodzimy do sytuacji oczywistości. Nie mogę podważyć tego, że widzę coś. Widzę to ja, widzi to drugi, widzi to trzeci. Pewna grupa osób. Dlatego też bardzo często, gdy są jakieś wątpliwości w jakiejś sprawie, w nauce czy w sytuacjach życiowych, prosi się jeszcze kogoś innego. Jeżeli ja mam odpowiedzieć, mówię, zobacz to jeszcze ty. To jak też mamy wątpliwości, prosi się trzecią osobę, zobacz to jeszcze ty. Jeżeli całe grono osób no, widzi to samo, no to nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. To jest właśnie sytuacja, że dochodzimy do twierdzeń oczywistych, twierdzeń, które same nam się narzucają, twierdzeń, co do których nie możemy wątpić. Dochodzimy do sytuacji, że coś samo jest jawne wobec nas. Wobec nas jest jawne to, że właśnie widzę w tej chwili, widzę
ekran monitora. I no, nie mam powodu wątpić w to, że właśnie dokonuję takiej czynności. Czyli widzicie, że można podważyć ten słynny trylemat Agrypy. Otóż Agrypa, jak już powiedziałem, uczy nas pewnego krytycyzmu, uczy nas, że należy zawsze dążyć do uzasadniania naszych przekonań, że należy unikać arbitralności. Ale nie można wierzyć Agrypie w jego przekonaniu, że każda droga do poszukiwania prawdy musi być nieudana. Nasze poszukiwanie prawdy jest niedoskonałe, ale gdy pilnie będziemy poszukiwać prawdy, gdy pilnie będziemy zdobywać wiedzę, gdy będziemy zdobywać wiedzę w pewnym zespole, w pewnej grupie i będziemy szukać w kolejnych krokach uzasadnień, to w końcu dojdziemy do twierdzeń oczywistych, które są oparte na takich aktach poznania jak obserwacja, której jesteśmy świadomi. W trakcie obserwacji jesteśmy świadomi właśnie, że obserwujemy i że obserwacja nam coś ujawnia ze świata. I na takich twierdzeniach oraz na takich aktach poznawczych możemy ostatecznie oprzeć naszą wiedzę. Dlatego sceptycy, moim zdaniem, nie mają racji, chociaż uczą nas ostrożności i rzetelności w naszym poznaniu. Dlatego warto o nich powiedzieć, nie tylko jako pewnych może dziwakach ze starożytności, ale jako pewnych nauczycieli mądrości i refleksji nad naszym poznaniem. Oni rozpoczęli taką refleksję, którą nazywamy teorią poznania. Refleksją nad podstawami ludzkiego poznania. Gdziekolwiek on się znajduje, w jakiejkolwiek nauce. Bo w szkole uczycie się bardzo dużo, natomiast potrzebny jest też czas namysłu nad tym, czego się nauczyliście. Skąd właśnie wy o tym wiecie. I to, że w naszym poznaniu ostatecznie dochodzimy do pewnych bezwzględnych lub względnych oczywistości, tak jest w różnych dziedzinach naszej wiedzy, przy czym te oczywistości mają różny charakter. Inne będą miały dla matematyki, inne będą miały dla biologii, a jeszcze inne, tak jak w tym naszym przykładzie tu podanym, będą miały dla historii. I warto, ucząc się, zastanawiać zawsze, do jakich oczywistych twierdzeń cofacie się, gdy zastanawiacie się, skąd wiecie to, czego właśnie się nauczyliście. Lub do jakich czynności poznawczych ostatecznie trzeba by się odwołać, żeby to wszystko sprawdzić. Przy czym od razu jedno zastrzeżenie. Pamiętajcie, że wszystkiego sami nie sprawdzicie. O tym pamiętajcie. To, czego się uczycie w szkole, to jest wynik wielowiekowej pracy ogromnej ilości ludzi. Można powiedzieć pracy, albo lepiej współpracy ogromnej ilości ludzi. I tworzenie nauki jest taką siecią, w której każdy dokłada jakąś cegiełkę, ale może dołożyć tą cegiełkę dlatego, że skorzystał z tego, co zrobił jego poprzednik. Dlatego nie wysilajcie się, że jednostka może to w krótkim czasie wszystko sprawdzić. No, jest to praktycznie niemożliwe nawet dla wybitnych jednostek. Natomiast no, kiedy pójdziecie na studia wyższe, już wybierzecie jakiś fragment wiedzy do dokładniejszego sprawdzenia, do dokładniejszego zbadania. I wtedy dopiero będziecie mogli powiedzieć, że wy to naprawdę, wy to wiecie, a nie, że tylko się tego nauczyliście. Ale żeby odróżniać to, co wiemy, od tego, co tylko się nauczyliśmy, no, trzeba refleksji nad poznaniem. Takiej, jaką dzisiaj wam przedstawiłem. Dziękuję za uwagę.